Cieszę się bardzo z możliwości powitania w imieniu Konferencji Episkopatu Polski wszystkich organizatorów, muzyków i słuchaczy wyjątkowego koncertu dedykowanego świętemu Janowi Pawłowi w setną rocznicę jego urodzin, który to koncert objąłem swoim patronatem. Polska w tysiącleciu swoich dziejów wydała wielu głębokich myślicieli, wybitnych uczonych, natchnionych poetów, zasłużonych twórców kultury i sztuk, wielu charyzmatycznych pasterzy polskiego kościoła z prymasem tysiąclecia na czele, wielu narodowych bohaterów, genialnych wodzów, wielkich polityków i mężów stanu, służących ojczyźnie dzielnych ramieniem bądź światłą radą. A przecież w całych już ponad tysiącletnich naszych dziejach nie mieliśmy nikogo, kto by tak wyjątkowo jak święty Jan Paweł II łączył tyle różnych przymiotów serca, umysłu i woli, tyle i tak różnych form wyjątkowego w skali całych dziejów ludzkości i charyzmatu, tyle i tak różnych obszarów owocnego trudu dla dobra swoich rodaków i całej ludzkości. Koncert tego rodzaju może nas skłonić do refleksji nad bogatym dziedzictwem, jakie zostawił nam nasz święty papież. W szczególności nad dziedzictwem w zakresie myśli o człowieku, o życiu, o rodzinie, społeczeństwie, kościele, misjach i miłosierdziu. Ale jego nauczanie nie miałoby tak wielkiej mocy i nie poruszałoby tak dogłębnie ludzkich serc, gdyby za wszystkimi tymi słowami i czynami papieża nie stała jego osobista świętość. Ojciec Święty uczył, jak żyć i żył, jak nauczał. Nie tylko nawoływał, aby kochać każdego człowieka, ale sam wszystkich kochał, a było to widać po każdym jego słowie i geście. Jednym słowem, otworzył przed nami drogi, które warte są przebycia. Dziękuję zatem wszystkim artystom z 40 krajów świata, którzy włączyli się swoim talentem w to dzieło i zaprezentują je online. Serdecznie dziękuję organizatorom koncertu, czyli Fundacji Kultury i Sztuki, na czele z panią prezes Jolantą Wodiczko oraz tym wszystkim, którzy wsparli ten projekt. Pozdrawiam gorąco księdza kardynała Timothy Dolana, arcybiskupa Nowego Jorku, który objął to wydarzenie honorowym patronatem. Na koniec życzę wszystkim niezapomnianych wrażeń. Szczęść Boże! Hello everybody, Cardinal Timothy Dolan here from our beloved St. Patrick's Cathedral, where Pope St. John Paul II visited twice as pontiff. I'll go anywhere, anytime, at anybody's request to pay tribute to St. John Paul II. And I'm especially happy to do it here in New York. So grateful to the Polish community here in New York, the United States, and back home in Poland for paying tribute to this great son of Poland in this centennial year of his birth. I can't think of a better way to do it than with this beautiful concert of sacred music. He was a man of culture. He was a man of devotion. He was a man who loved to sing, especially with other people at Mass and devotions and the sacraments. So that you are doing this on Sunday, June 21st, I'm so grateful to you. I feel bad that I can't be with you this year. I've been with you in the past, and I look forward to being with you again in the future. But thank you for what you're doing. Where would we be without Pope St. John Paul II? What a gift he was from Almighty God to Poland, for sure, to the Church Universal, to the Rome, to the world, and even here in New York, all right? Viva St. John Paul II. And now I'm gonna go in his honor and have a kielbasa, a pierogi, and a ziviec. God bless you all.
Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa na wyjątkowym koncercie pamięci świętego Jana Pawła II, wydarzeniu zorganizowanym z okazji setnej rocznicy jego urodzin przez Fundację Kultury i Sztuki. Naszą muzyczną podróż rozpoczęliśmy na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie Szymon Nering wykonał szopenowską etiudę Cis-moll op. 25 nr 7. Ladies and gentlemen, I am pleased to welcome you to the special concert of the Remembrance of St. John Paul II, an event organized on the 100th anniversary of his birth by the Culture and Art Foundation. We began our musical journey in the courtyard of the Wawel Royal Castle, where Szymon Nering performed the C-sharp minor etude by Frédéric Chopin. Już za moment usłyszą Państwo wybitnych artystów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Korei, Włoch, Japonii, Tajwanu, Turcji i Szwajcarii. Wszyscy łączą się dziś, aby celebrować setną rocznicę urodzin wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Outstanding artists from all over the world meet today to celebrate the anniversary of the birth of the great Pole, St. John Paul II. Święty Jan Paweł II zawsze jednoczył ludzi, podobnie nasz koncert łączy dziś publiczność na całym świecie, w Australii, Ameryce Północnej i Południowej, w Europie i na Dalekim Wschodzie. St. John Paul II has always united people. Similarly, our concert today connects audiences around the world, in Australia, North and South America, in Europe and the Far East. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w Krakowie, mieście Karola Wojtyły. To właśnie w Krakowie młody Karol Wojtyła kształcił się w seminarium duchownym. Tu, w katedrze wawelskiej, odbył się jego ingres, stąd w 1978 roku udał się na konklawę, które 16 października wybrało go na papieża. Potem udamy się w podróż do świata dźwięków, tropem inspiracji, jaką postać świętego Jana Pawła II stanowi dla organizatorów koncertu i znakomitych artystów wykonawców. We remained for a while in Kraków, the city of Karol Wojtyła. It was in Kraków that young Karol Wojtyła was educated at the theological seminary. Here, in the Wawel Cathedral, his ingress took place. Hence, in 1978, he went to the conclave that elected him Pope on October 16. Then we'll go on a journey to the world of music, on the trail of inspiration that the figure of St. John Paul II remains for the organizers of the concert and our excellent artist performers. Dobry, nazywam się Aleksandra Olczyk. Chciałabym ku pamięci papieża Jana Pawła II, który był przecież wielkim miłośnikiem przyrody, wrażliwym na jej piękno, z tego czarującego miejsca, wykonać dla Państwa Pije Jezu. Thank you.
Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło wystąpić dla Państwa z powodu tak szczególnej okazji. Będę się łączył dzisiaj ze Szwajcarią, gdzie w Bernie Piotr Pławner, fenomenalny skrzypek, będzie ze mną współtworzył nasz krótki występ. Ja zaś jestem w Zakopanem w Galerii Orskiego, gdzie rzeźbiarz Ryszard Orski wystawia swoje rzeźby, m.in. tą, która jest za mną, przedstawiającą papieża Polaka. Święty Jan Paweł II ukochał Podhale, ukochał Zakopane, więc jako mały dodatek do naszego koncertu niech będzie mi wolno wykonać dla Państwa mazurka Karola Szymanowskiego, który dobrze koresponduje chyba z folklorem i z miejscem, gdzie się obecnie znajduje. Serdecznie zapraszam Państwa na nasz występ.
Hello, my name is Lisette Oropesa. I'm an operatic soprano and a devout follower of the Christian faith. Today, in honor and in memory of His Holiness, I would like to sing for you one of my favorite religious arias, Laudate Dominum, from Mozart's Vespere Solennis de Confessore. My name is Hannah Cho. I'm from South Korea, and I'm very happy to be part of the concert for Jan Paweł II. Witam, ja nazywam się Robert Kędziński. Jesteśmy solistami Opery Wrocławskiej i bardzo się cieszymy, że możemy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, jakim jest koncert dla Jana Pawła II, szczególnie po tych trudnych czasach. Zapraszam na walc cis-moll z baletu Chopiniana.
I'm Janusz Wawrowski, and I'm honored to be invited to this concert. I would like to play for you a piece written by Krzysztof Penderecki called Kadenca. As we know, Maestro Krzysztof Penderecki passed away a few months ago. He wrote a very famous Polish Requiem, and one of the movements was dedicated to Pope John Paul II. But before I play Krzysztof Penderecki's piece, I will play for you a short piece written by Johann Sebastian Bach. It will be Gavotte from the third partita for violin solo. So I wish you beautiful memories.
Hello, my name is Natsuki Katayama. I'm from Japan. I'm ballet dancer at Wrocław Opera. I dance variation from Corsage. Dzień dobry, nazywam się Natsuki Katayama. Jestem z Japonii. Jestem tancerką z Operze Wrocławskiej. Tańczyłam wariacje z Corsage. Zapraszamy! Hello, everyone. I am baritone Kenneth Overton from the United States of America by way of New York City. It was my intention to sing and record this song live for you within the last week, but due to some health concerns here in America and some technical difficulties, I was unable to. So I humbly submit a recording of my debut CD of the same song, God is a God, accompanied by pianist Kevin J. Miller and arranged by Wendell Whalum. What an honor to be asked to take part in such an incredible occasion to celebrate John Paul II. It is my hope that in the near future, we will all be able to gather and salute this wonderful servant of the Lord. In the meantime, from my heart to yours, I send you greetings of peace and love.
Koncert pamięci świętego Jana Pawła II. Wydarzenie zorganizowane dla upamiętnienia setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. We are listening to the concert of remembrance of St. John Paul II, an event organized to commemorate the 100th anniversary of the birth of the Polish Pope. Święty Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał do kultury. Sam znakomicie władał piórem jako teolog, filozof, a także pedagog i eseista. Będąc samemu twórcą, poetą i dramaturgiem, ale także aktorem, utrzymywał zawsze bardzo bliskie i serdeczne relacje z ludźmi kultury, z artystami. Jako duszpasterz środowisk twórczych wiele uwagi w swoim nauczaniu poświęcał sprawom kultury. Ojciec Święty podkreślał znaczenie kultury w życiu każdego człowieka. Uważał, że kultura narodu jest fundamentem jego suwerenności. Saint John Paul II considered the culture as of great importance. He was an excellent writer, as a theologian, philosopher, as well as a teacher and essayist. As a creator himself, a poet and playwright, but also an actor,
he always maintained very close and cordial relations with people of culture, with artists. He devoted a lot of attention to cultural matters in his teaching. The Holy Father emphasized the importance of culture in everyone's life. He believed that the culture of the nation is the foundation of his sovereignty. Pozostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Przed nami wspaniały mezzo-sopran, solistka Metropolitan Opera Mary Ann McCormick, która wykona słynny hymn Cezara Franka Panis Angelicus. We remain in the United States, and now mezzo-soprano soloist of the Metropolitan Opera Mary Ann McCormick will perform the famous anthem of Cesar Franck, Panis Angelicus. Here is Veriko Čumurice, and this is Monika Nahabeto. Currently, we are connecting to you from Munich, Germany.
And we will dedicate this concert to the John Paul II, and we will perform for you two pieces by Piotr Ilyich Tchaikovsky. Thank you.
Witam serdecznie. Nazywam się Edyta Piasecka. Jestem sopranistką z Polski. Razem z moją wspaniałą pianistką Agnieszką Ignaszewską Magierą chciałabym zaprosić do wysłuchania utworu dedykowanego naszemu wspaniałemu papieżowi, świętemu Janowi Pawłowi II. Jest to wspaniała pieśń pod tytułem Pieśń Naj Stanisława Moniuszki. Zapraszam. I warmly welcome everyone. My name is Agnieszka Ignaszewska-Magiera and I'm delighted to take part in the extraordinary concert of remembrance of St. John Paul II on the 100th anniversary of his birth. Together with the outstanding soprano Edyta Piasecka, I will have the honor to perform Stanisław Moniuszko's Najazd song for you. Zapraszamy! Zapraszamy! Thank you.
Thank you.
Jan Paweł II w akcie twórczym człowieka dostrzegał refleks Bożego tchnienia, obecność ducha. Podczas tego koncertu słyszymy zarówno utwory o charakterze religijnym, jak dzieła świeckie, miniatury instrumentalne i pieśni. Obok Pije Jezu Gabriela Fauré, Panis Angelicus Cezara Franka i części mszy Gioachina Rossiniego. Muzykę można rzec z tak odległych światów. Jan Paweł II dostrzegał to, co wspólne i najważniejsze. Jako poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni wykraczającej poza codzienność, sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na tajemnice, pisał. John Paul II, in The Act of Creative Man, saw the reflexes of God's inspiration, presence of the Holy Spirit. During this concert, we are listening to both the religious and secular works. Instrumental miniatures and songs are performed next to Pije Jesu by Gabriel Fauré, Panis Angelicus by Cesar Franck, and a part of Gioachino Rossini's Mass. Music, you can say, from such distant worlds. John Paul II saw what was crucial and most important. As a search for truth, he wrote, and the fruit of imagination going beyond everyday life, art is by nature a kind of call to open to the mystery. Przed nami polska śpiewaczka, mezzosopran liryczny Urszula Kryger. And now please welcome Polish performer, lyric mezzosoprano Urszula Kryger. Thank you.
Hello, I'm Brandy Sutton, and today I'm joined with my amazing friend, the world-renowned, most accomplished, and uber-talented Damian Sneed on piano. And today, as we celebrate with you this momentous occasion to honor Pope John Paul II, especially now with our world in this current climate, I can't help but reflect and think about what would he say, what would he have done, what would his admonishment be to humankind at this moment in time? Did you think about it? I hope after this is all over, your one desire will be to go out and spread love to strangers, to your neighbors, to your loved ones, just keeping in mind that his message was one that we all need now and will always need until the end of time. Super honored to be a part of this. God bless you all. Your only song, no sin to hide, yet you have sent him from your side to walk upon this guilty side. To become the Lamb of God, your gift of love, they crucified, they laughed and scorned him. He died, the humble king, they named a fraud, and sacrificed the Lamb of God.
Hello, everyone. My name is Richard Lin. It's my honor to be here with you in this meaningful event. As you know, the pandemic has taken away lives, jobs, and most importantly for us artists, we lost our chance to perform on the stage. So I'm extremely grateful for this opportunity to share some music with you. I'm going to play two pieces by the legendary Polish composer and violin virtuoso, Heinrich Wieniawski. The first one is Legend, and the second is the Caprice for two violins. Poland and I has a very personal and intimate relationship. In fact, I was one of the laureates at the 2016 Wieniawski competition in Poznan. And since then, I've been back to Poland a lot to perform, including my last recital in February this year in Wrocław, just right before the world locks down. So I hope you enjoy the concert, and please stay positive and stay safe. And I'm looking forward to seeing you all on the stage very soon. Thank you very much. Thank you.
Thank you.
Po wybrzmieniu uroczystej mszy Gioachina Rossiniego raz jeszcze przywołam słowa świętego Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin celebrujemy muzyką, tym oto koncertem, który łączy artystów i publiczność na całym świecie. Ileż utworów muzyki sakralnej zostało skomponowanych w ciągu stuleci przez twórców przenikniętych głębokim zmysłem tajemnicy. Tysiące wierzących umacniało swoją wiarę muzyką, która wypływała z serc innych wierzących i stawała się częścią liturgii, a przynajmniej bardzo cenną pomocą w jej godnym sprawowaniu. Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą. After Gioachino Rossini's solemn mass, let me once again recall the words of St. John Paul II, whose 100th anniversary of birth we celebrate with this concert that connects artists and audiences around the world. How many songs of sacred music have been composed over the centuries by artists imbued with a deep sense of mystery? Thousands of believers strengthened their faith with music that flowed from the hearts of other believers and became part of the liturgy. Singing allows us to experience faith as exuberant joy and love, as a trustful expectation of God's salvific intervention. Z pięknej bazyliki San Rocco w Bolonii przenosimy się teraz na Florydę, do gorącego Miami, gdzie w jednym z kościołów solistka Matt Latonia Moore wykona dla Państwa Ave Maria z opery Otello Giuseppe Verdiego. Ave Maria usłyszymy dzisiaj również w wersji schubertowskiej w wykonaniu Angel Joy Blue. From the beautiful Basilica San Rocco in Bologna, we are now moving to Florida, to hot Miami, where in one of the churches, the Met soloist Latonia Moore will perform Ave Maria from Giuseppe Verdi's Otello. Ave Maria will also be heard today in Schubert version in a rendition of Angel Joy Blue.
Wraz z dźwiękami finału sonaty H-moll Fryderyka Chopina powróciliśmy do Krakowa, gdzie kończymy naszą muzyczną wędrówkę po świecie. Święty Jan Paweł II, papież pielgrzym, również wędrował przez kontynenty. Podczas swoich 104 podróży apostolskich odwiedził 129 krajów. Witały go tłumy. Nikt wcześniej nie gromadził przed sobą tylu modlących się, płaczących, rozentuzjazmowanych i wiwatujących na jego cześć ludzi. Along with the finale of the Fryderyk Chopin sonata, we returned to Krakow, where we end our musical tour around the world. Saint John Paul II, a pilgrim pope, also wandered across the continents. During his 104 apostolic journeys, he visited 129 countries. W imieniu artystów i organizatorów koncertu serdecznie dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i wspólne uczczenie setnej rocznicy urodzin wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Dziękuję Państwu. Thank you very much.